Dobra, bo rozbawiliśmy się na samym początku. Miałem to nagrać inaczej, ale już nie będę klarności niektórych Londyńczyków, więc słuchajcie. Jesteśmy na nowym projekcie. Pogoda jak zwykle, widzicie, piękna, słoneczko nie świeci, bo nie widać, czyli ciągle pada. Padało, będzie padać, nie wiem jak ten rok się zakończy, ale jak tak będzie dalej, to chyba deszczowy będzie to rok, typowo angielski. Jesteśmy w nowym miejscu, mamy nowy fajny projekt. To jest tył budynku, który jest przed wami. Ja wam pokrótce powiem, co tu jest za plan. Na razie jest tu bałagan, bo pani się wprowadziła, wyobraźcie sobie, do nowego domu i nic jej się tu nie podoba. Więc kuchnia znajduje się obecnie tutaj, w tym miejscu. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. A nasz plan jest taki, żeby przenieść kuchnię tutaj do dużego pokoju. Wiąże się to z tym, że musimy zrobić hydraulikę, musimy zrobić elektrykę. Musimy zamienić te drzwi tutaj na mniejsze drzwi, one już są w środku, zaraz wam pokażę. Wchodzę do środka, także widzicie, pomieszczenie zostało tutaj wykonane ogólnie, zrobione. Wszystko hula i... No kurde, kamera oszalała. Jestem. Więc wszystko zostało odmalowane, karpety zostały położone, no. My to zrywamy i wyrzucamy. Tutaj grzejnik też zabierzemy stąd i będzie zupełnie inny grzejnik, będzie znajdował się tam przy drzwiach. Kuchnia będzie w kształcie tutaj L-ki. Tu będzie w kominku, musimy zrobić miejsce, jutro będzie kuchenka gazowa. A co to szaleje? Pięknie. Tu będzie duża szafa tak naprawdę kuchenna. Za moimi plecami, tu gdzie grzejnik, będzie zlew i będzie lodówka wraz z szafkami u góry. Także to jest nasz główny projekt. Oprócz tego tu widzicie, o, to są te drzwi, które mamy wstawić zamiast tych dużych drzwi. Tu na dole pod schodami mamy miejsce, więc spróbujemy zrobić małą toaletę. Nie otworzę tego teraz, bo stoją drzwi. Musimy tutaj zrobić małe porządki. Kuchnia, która znajduje się teraz tutaj, jak widzicie. Gdzie jest światło? Gdzie jest ten psyczek? Elegancko sobie zamontował tego typu psyczek. Kuchnia jest nowa. Jeszcze nie używana, tylko tyle mówię, bałagan jest, ponieważ pani się dopiero wprowadziła. To wszystko jest, słuchajcie, nowe. I zgadnijcie, co my z tym robimy. My to wyrzucamy, ponieważ nikt tego nie chce. Może mi się uda wykorzystać to u siebie w tym domu, w którym mieszkam, ale to jest teraz pytanie do właściciela domu, czy chce inwestować. Więc tutaj ogólnie tylko oczyszczamy miejsce, izolujemy elektrykę, izolujemy hydraulikę, bo będzie teraz pralka i suszarka, czyli to będzie taki pokój przeznaczony tylko na pralnię. A tu będzie nasza kuchnia, więc etap pierwszy naszych prac, dzień pierwszy, przygotowujemy miejsce, przesuwamy graty i przygotowujemy się do zabawy. Jutro tak naprawdę zaczniemy coś tutaj działać. Plan jest pierwszy taki, żeby zająć się kominem. Tyle ode mnie, pozdro, do usłyszenia. Zrobię wam jakiś fajny update z kominem, jak zaczniemy jutro rozbierać ten komin. Mi się wydaje, że chyba wszystko jest związane z tym projektem, wam powiedziałem na początku. Tu będziemy musieli jeszcze wykopać dziurę przy tym wejście, ponieważ on jest teraz tylko do kibelka używany. Do zlewów kuchni jest tam wejście, z tamtej strony, więc tu musimy wykreować teraz podłączenie pod zlew, który jest w nowym miejscu, w nowym pokoju, plus tą toaletę, która jest tam pod schodami, i tam podłączymy tak zwane urządzenie, tą pompkę macerator, która będzie pchała ten waste tutaj docelowo do tego miejsca. Tyle ode mnie. Życzcie nam powodzenia. No i kurde, żeby się ta pogoda trochę zmieniła, bo już się człowiekowi naprawdę nie chce, jak ciągle pada na kark. Pozdro i do najlepszego. Trzymajcie się. Tak wygląda Anglia z tyłu. Cześć. Dobra, szybki update do tego filmiku poprzedniego. Słuchajcie, mamy to. Przygotowaliśmy sobie trochę pomieszczenia. Mamy już wolne pomieszczenie, to jest najważniejsze. Dechy leżą w tą stronę, pewnie joysty leżą wzdłuż, jak to w poprzek, co ja mówię, wzdłuż. Tak, widać, nawet już jak są joysty, to też nam już ułatwia zadanie. Sobie za chwilę odkryjemy lub jutro podłogę, abyśmy mogli zrobić centralne, ale na pewno zajmiemy się jutro tym kominem. Tu też zrobiliśmy taką zasłonę dymną. Widzicie? O, no patrz, szaleje ta kamera. Ona ma jakiś szybki problem, jak za szybko ruszam. O, wchodzę w ciemno, no. Ale jest ten sheet powieszony. Kuchnia, tak jak mówiłem,
jutro będzie, pojutrze będzie zabrana. Jednak zdecydowaliśmy w środę, to też się nam zrobi miejsce i tyle. Pogoda dalej się nam nie poprawia, pada. Wynieśliśmy na zewnątrz tą nową pralkę i suszarkę, przykryliśmy ją tym niebieskim sheetem, więc automatycznie zrobiło się nam trochę więcej miejsca. Te drzwi, które tu będą, już są na zewnątrz. No i tyle, i lecimy z tym. Także mamy tutaj czas kilka tygodni, a zrobimy to w tydzień, znając nas. Jak myślicie? Rado zrobiłby szybciej? Nie wiem, czy on by się nadawał do tej naszej...